Hej, witajcie na kanale Żółwie Książkowe, mam na imię Mikołaj, a ja Sławek. Dzisiaj przychodzimy do Was odcinkiem specjalnym, który zapowiadaliśmy kilka filmów temu. Być może słyszeliście coś więcej o tej akcji albo w poprzednich filmach, bo wspominaliśmy, albo widzieliście update'y na Instagramie. Natomiast chodzi o kalendarz adwentowy, który jest związany z książkami i wyzwaniami na przyszły rok. Tak, Wy ten dzień pewnie widzicie końcówką grudnia, natomiast u nas jest teraz pierwszy, więc warto właśnie rozpocząć ten kalendarz. Mamy przygotowane koperty. Kopert nie jest na każdy dzień, ponieważ przygotowaliśmy też inne fajne właśnie rzeczy, na przykład książki, które dostaniemy w wersji fizycznej, więc po prostu nie ma wszystkich kopert, ale każdego dnia będziemy coś otwierać. Bo przygotowaliśmy wcześniej 24 niespodzianki, które będziemy stopniowo odkrywać. Oczywiście ja nie znam swojej części, Mikołaj nie zna swojej, ponieważ chcieliśmy zachować ten element zaskoczenia, a dzieląc na kategorie, jakie to są niespodzianki, będzie kilka książek wybranych dla nas przez innych twórców z YouTube'a, z Instagrama, i to polega na tym, że te książki, które otrzymamy, będziemy musieli przeczytać w przyszłym roku. Tak, są też książki, które sobie nawzajem wybraliśmy. Są też na przykład komiksy, audiobooki, więc tutaj jest duża różnorodność. Są też prezenty od Helenki, możemy coś takiego powiedzieć, tutaj nie będziemy za bardzo zdradzać. Będą też wymyślone przez nas wyzwania książkowe, które będziemy w trakcie tego kalendarza odkrywać, bo nie, każdy z nas będzie miał w sumie inne wyzwanie. Tak, dlatego... nie wiemy, co to jest w ogóle, one są tutaj w kopertach zapisane. Jedno wyzwanie jest na jeden dzień. No generalnie to jest bardzo ciekawe, fajnie, że to są plany dopiero na przyszły rok. I... no właśnie to jest fajne, że to otwieramy to i tak trochę po części poznajemy, co będziemy czytać w przyszłym roku, jakie mamy wyzwania, że mi się właśnie to podoba. Właśnie, myśleliśmy, jak kogoś to fajnie zorganizować, jaki fajny kalendarz, no i myślę, że całkiem nam się to udało. Dobra, to teraz bez przedłużania, dzisiaj otworzymy pierwszą kopertę. To polega na tym, że zazwyczaj będziemy się dzielić po jednym dniu. Zazwyczaj to będę albo ja, albo Mikołaj. Dzisiaj kolej Mikołaja. To koperta numer jeden, pokaż ją wszystkim. Tak, mamy 1 grudnia, więc czas otworzyć kopertę. I dobra, to może powiemy, zapowiemy, co to będzie. Tak, to jest jedno z wyzwań, które wymyśliliśmy na przyszły rok. Nie wiem, co to jest, bo to jest wylosowane, więc no... Tak, wyzwań było łącznie 8, my podzieliliśmy się po 4, więc pierwsze z Twoich 4 wyzwań, które będziesz musiał zrealizować. Bo jestem gotowy, żeby otworzyć tę kopertę. Okej, wysyłam karteczkę. Przeczytaj krótką książkę, poniżej 200 stron. Dobra, pokaż jeszcze może, jak to wygląda. Powinno widać. Okej, będziesz musiał w przyszłym roku przeczytać książkę poniżej 200 stron, co jest pewnym ograniczeniem. To prawda, mam wrażenie, że tych książek poniżej 200 stron jest mniej niż tych powyżej, na przykład, nie wiem, 600 takich grubszych po prostu książek. Więc to jest trochę wyzwanie, szczególnie, że książki Yoko Ogawy, które są idealną tej propozycją, już czytałem. Ale na pewno coś znajdę i na pewno sprostam temu wyzwaniu. Na pewno w książkach Neila Gaimana znajdziesz też takie krótsze. Właśnie, więc no coś na pewno wybiorę, zobaczymy. Okej. Okay. Ale jestem zadowolony na początek. To nie jest też trudne właśnie. W takim razie to chyba tyle od nas. Was oczywiście zapraszam do dalszej części odcinka i do oglądania kolejnych klipów, w których będziemy... otwierać kolejne paczki, challenge. Zobaczcie, co to będzie, ale myślę, że to będzie fajny odcinek. A na koniec filmu pewnie przysiędziemy, żeby cały kalendarz podsumować. Warto też wspomnieć, że ostatni dzień będzie, no myślę, wyjątkowy. Przygotowaliśmy fajną niespodziankę, ale nie lećcie do końca odcinka, tylko obejrzyjcie wszystkie po kolei, bo warto. Przechodzimy w drugim dniu kalendarza książki. No jak się zapatrujesz na to, że teraz ty będziesz coś w końcu otwierał? O, już nie mogłem się doczekać po prostu. Zwłaszcza, że wczoraj ty dostałeś swoje pierwsze wyzwanie na przyszły rok, bo jak wiecie, mamy różne kategorie jakby tych okienek w kalendarzu, choć tak naprawdę to są koperty albo pakunki. Dzisiaj akurat jest to pakunek, ponieważ będzie to książka wybrana dla mnie przez innego twórcę. Na początek będzie to książka od Zuzy z kanału Zaksiążkowane. Jutro Mikołaj pozna, jaki on tytuł będzie czytał w przyszłym roku. Dzisiaj kolej na mnie. Już się nie mogę doczekać. Możesz pokazać nasz pakunek. Mamy 2 grudnia. No i to. Okej, powiem tylko, że ja kompletnie nie wiem, co jest w środku, ponieważ nie widziałem, jak Mikołaj pakował tą książkę. Nawet nie wchodziłem do czytelni, żeby nie zobaczyć, czego brakuje. Dlatego to będzie wielka niespodzianka. Można też powiedzieć, że niektórzy twórcy dostawali pewne wytyczne co do tego, po jakie książki, na jakie książki powinniście decydować, bo chcieliśmy zachować pewną różnorodność. Na przykład różne gatunki, czasem formy, w jakich jest książka. No i generalnie Zuza nie miała zbyt wielu ograniczeń, ale generalnie poprosiliśmy, żeby książka, którą nam poleci, mniej więcej... pasowała się też trochę w nasze gusta czytelnicze. Daliśmy takie różne gatunki, które po które lubimy sięgać, więc no fajnie to jest to, że to jest taka książka też,
którą ty byś chciał przeczytać w przyszłym roku, nawet tak dla siebie. Właśnie, i z takich właśnie gatunków epaki my lubimy, Zuza wybrała książkę, która według niej jest godna polecenia. Okej, w takim razie odpakowuję, już nie mogę się doczekać. To wymacaj ją jeszcze, zobacz co to jest. Nie wiem, chyba po prostu wolę zobaczyć. Ja generalnie nie jestem zbyt mocny w takiej gry, dlatego chyba po prostu wolę odpakować i się przekonać. Dobra, to może chwilę zająć, bo Mikołaj nieźle tutaj pokleił. Ale tak z boku sobie papier rozegrzę, od przodu trochę. Powiem, że chcę będzie ciężko, dlatego że... Okej, to tak sobie wybrę. Mamy liczbę stron, już powinniście, no liczbę. I? Od strony nie, nie trochę. Okej. Okay. Wow, jest to Nevermore. Przypadki Morrigan Crow. O wow, ale fajnie. Książka dziecięca. Zaskoczenie pewnie. Zaskoczenie, bo wiem, że to jest ogólnie dobra książka i bardzo chwalona, ale jednak przede wszystkim zaskoczony właśnie docelową grupą wiekową, że książka dla dzieci. Nawet nie czytasz za dużo aż takich książek, a to jest widać, że godna polecenia w tym gatunku, więc... Właśnie, miałem problem z Malamandrem, kiedy już zdecydowałem się na literaturę dziecięcą, to może akurat ta przełamie tę pasę. Ej, chętnie sięgnę w przyszłym roku, zresztą takie mam wyzwanie, więc mam obowiązek przeczytać, ale myślę, że zrobi to z przyjemnością. A czy jak się spodoba, to będziesz miał od razu dwa kolejne tomy, żeby przeczytać. Ale fajnie. No generalnie... Wow, to są emocje jednak. No bo wiadomo, takie wybieranie tej biaru, ten element zaskoczenia, to zawsze są jakieś takie pozytywne emocje, ale fajnie. W sumie pakujemy się już na wrocławskie targi książki, ponieważ jutro wyjeżdżamy na weekend do Wrocławia, czyli w piątek. Zresztą wy pewnie widzieliście już tego reading vloga z wrocławskich targi właśnie, książki. Właśnie, wy jesteście po, ale my jeszcze przed, już nie możemy się doczekać tak samo. Generalnie jest na co wyczekiwać, ponieważ zarówno święta, które są na koniec grudnia, do których prowadzi nas kalendarz adwentowy, jak i teraz właśnie targi książki. Także sporo tych emocji, a my zapraszamy Was do trzeciego dnia. Przychodzę 3 grudnia, czyli trzeci dzień rozpakowywania naszego kalendarza książkowego. Dzisiaj w takim kadrze, ponieważ nie zawsze będziemy stawać razem. I teraz rozpakuję książkę, którą wybrała dla mnie Zuza z kanału Zaksiążkowane. No już się nie mogę doczekać. Sławek swoją wybrał, odpakował już wczoraj, więc teraz przyszła kolej na mnie. Mam tutaj zapakowaną w tą stronę. Z numerem 3, czyli... O, już nie mogę doczekać, co tam będzie. Ale szczerze, w ogóle nie mam takich typów, co to może być. Okej, widzę, że dosyć cienka jest książka, więc to może jakiś plus. Oj, drze się na mały kawałeczek. Nie pokazuj z tyłu. O, zwiadowcy. John Flanagan. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że to będzie ta książka, ale bardzo się cieszę, ponieważ ona ma dużo tomów, więc to może być też taki świat, w który właśnie będziemy się mogli zagłębić i go lepiej poznać. No właśnie wiem, że Zuza teraz robi Lilith, więc no jest na bieżąco z tą serią, dlatego mega się cieszę. Też są fajnie, że audiobooki na Empik Go, więc będę od razu mógł posłuchać, jeśli tak mi będzie wygodniej. No ja jestem mega zadowolony. Ta seria też zbiera takie dobre opinie, więc no ja na pewno będę ją czytał i z dużą chęcią. A my teraz zbieramy się na targi książki, ponieważ za chwilę wyjeżdżamy. Pomimo, że przychodzę z kopertą numer 4, mamy już 5 grudnia, gdyż wczoraj, kiedy byliśmy cały dzień na targach, trochę nie zdążyliśmy, trochę zapomnieliśmy o kalendarzu. Nasza systematyczność generalnie kuleje, chociaż i tak przy tym challenge'u chcemy no, jak najbardziej zaangażować się w to, żeby to naprawdę wyszło systematycznie i solidnie. Mamy nadzieję, że takie opóźnienie więcej się nie powtórzy. A ja już przychodzę z kopertą numer 4. Tym razem jest to mój pierwszy challenge, który będę musiał wykonać w przyszłym roku. Już się nie mogę doczekać. Jakieś książki odpakowywałem, ale challenge'u jeszcze nigdy. Zaraz zobaczymy, co wylosowałem, ponieważ mieliśmy przygotowane, jak mówiliśmy, 8 zadań i każdy wylosował po 4. Dobra. Przeczytaj książkę pisaną w nietypowy sposób. Wierszem, na przykład w formie listów, albo scenariusz. Oczywiście tych propozycji może być więcej, to taka propozycja ogólna, jedna z wielu. No muszę wam powiedzieć, że nie jestem zachwycony. To ogólnie nie jest jakoś bardzo trudny challenge, ponieważ takich książek jest dużo, też one często są pisane w taki sposób, że czytaje się szybko. Ale no jest to chyba jeden z tych challenge, na które nie miałem akurat ochoty. Przychodzę teraz z książką, którą wybrała dla mnie Helenka. Mamy 5 grudnia, czyli to jest prezent numer 5. No już się nie mogę doczekać, jaka to jest książka.
Chyba nie będę jej przedłużał, po prostu ją otworzę i zobaczę. Okej. Okay. Ja już widzę, co to jest. Akurat ma charakterystyczne strony. Zaraz wam pokażę dlaczego. Jest to Niby noc Jaya Kristoffa. No, jak tylko zobaczyłem te strony, to od razu wiedziałem, co to za książka, ale tak ogólnie to jest dla mnie ogromne zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że Helenka mi to wybierze. No jest to jedna z tych serii, które ja wiem, żeby mi się bardzo trudno mi było do nich zebrać. Wydaje mi się, że to jest taka dosyć trudna fantastyka, nie taka bardzo młodzieżowa, no ale chciałbym powoli w taką może wchodzić, a przynajmniej trochę pół na pół z młodzieżową, więc bardzo się cieszę. No, na pewno ją przeczytam. Mamy też już całą serię kupioną, więc jak mi się ta spodoba, to będę mógł sięgnąć po kolejne tomy od razu. Ale ja też byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem, że Hela akurat po to sięgnęła. No co ją podkusiło, muszę się jej zapytać. No dziękuję ci bardzo, Helenko, i po prostu myślę, że możemy przejść do kolejnego dnia. Przychodzę w poniedziałek, żeby odpakować książkę, którą wybrała dla mnie Helenka. Jak zawsze będzie to niespodzianka, już po prostu nie mogę się doczekać. Mikołaj już wie, co wybrała dla niego. Jak pewnie pamiętacie, była to Niby noc. To jest tak, że spędziliśmy weekend we Wrocławiu, byliśmy już od piątku i dzisiaj powrót do pracy był dosyć bolesny, ale jednak są również dzisiaj Mikołajki, więc prezenty trochę nam to wynagrodziły. Głównie dostaliśmy świeczki, ale ostatnio jesteśmy świeczkowi. Dobra, to teraz wezmę moją paczuchę z numerem 6. Okej. Widzę, że nie jest to najcieńsza książka. Dobra, to już odpakowuję, bo nie mogę się doczekać. Dobra, już patrzę. Nie jest chuda. Dobra, tak. Postaram się aż tak bardzo nie patrzeć, dopóki nie wyciągnę. Okej, czyli wybór typowo pod to, co czytałem. Hela wybrała mi drugi tom Gołębia i Węża, czyli Krew i Miód. No to jest tak, że ja miałem w planach tę książkę. Przydałoby się po nim sięgnąć, ponieważ pierwszy tom mi się podobał i ogólnie jestem zadowolony. Myślałem może o czymś bardziej świeżym, na przykład Mikołaj Niby noc dostał, no myślę, taką dosyć niespodziewaną. Pamiętam, że byłeś zdziwiony. Oj tak. Ja, Krew i Miód, też jestem trochę zaskoczony, że Hela sięgnęła po drugi tom, a nie, że wybrała coś zupełnie nowego. To jest dla mnie zaskoczenie i jestem naprawdę zadowolony, bo to będzie dla mnie dobra motywacja, żeby w przyszłym roku sięgnąć po tę książkę. Przechodzimy z kolejnym dniem naszego kalendarza książkowo-adwentowego. Tak, zresztą przed chwilą dopiero skończyliśmy nagrywać materiał do reading vloga, tego z wrocławskich targów książki, które już pewnie zdążyliście obejrzeć, ale my oczywiście stojąc już przed kamerą musimy jeszcze otworzyć kolejne okienko z naszego książkowego kalendarza adwentowego, dlatego masz siódmą kopertę. Tak, teraz jest challenge, który będę musiał wykonać w przyszłym roku, wiadomo, i teraz to ja otwieram kopertę. Zobaczymy, co to będzie. Pamiętam, tak. Jak na ostatni challenge zapatrujesz? Pamiętam, że byłeś zadowolony? Tak, bo ja miałem książkę poniżej 200 stron, żeby ją przeczytać, więc byłem zadowolony, dlatego mam nadzieję, że trafi mi się coś równie fajnego, ewentualnie lepszego. To ja z mojego byłem niezbyt zadowolony, ale zobaczymy, co będziesz miał, już się nie mogę doczekać. Dobra, otwieram. Zacznij długą serię, minimum 5 tomów. O, fajnie ci się trafiło. O, też jestem zadowolony. To jest akurat fajne, na to liczyłem, że będę miał. No i nic innego nie pozostaje mi, jak w przyszłym roku zacząć tę serię długo. No tak, nas nie trzeba w sumie namawiać do rozpoczęcia jakiejś serii. Ale do długiej, no może też nie będzie trzeba mi zachęcać, ponieważ zrobię to z przyjemnością. Natomiast to jest trochę większe wyzwanie niż przeczytać trylogię. Ale ja na pewno je wykonam w przyszłym roku. Tak, bo jak zapewne wiecie, my jakby orientujemy się, jakie są challenge, w sensie pod tym względem, że kiedy wymyślaliśmy je razem, to znaliśmy całą pulę tych challenge. Czyli wiedzieliśmy, jakie będą wyzwania, bo sami je wymyśliliśmy, ale po prostu losowaliśmy dla siebie nawzajem, więc nie wiemy, co się komu wylosowało, ale też drogą eliminacji. Skoro Mikołaj wylosował długą serię, to ja wiem, że już jej nie dostanę. Przychodzę z 8 dniem naszego kalendarza adwentowego. Dzisiaj będę rozpakowywał komiks. Mikołaj wybrał go dla mnie i dostałem cynk, że nie jest najładniej zapakowany, że mam przymknąć na to oko, dlatego wy też musicie. Okej, mam go tutaj koło siebie. Jest numerek 8. A myślałem, że będzie gorzej. Dobra, to odpakowuję, jestem bardzo ciekawy, co jest w środku. Komiks akurat jest fajną rzeczą, którą można wybrać sobie na przyszły rok, bo wiadomo, szybko się go czyta, a my mamy ich trochę, więc jest co nadrabiać. Już się nie mogę doczekać.
Okej, okay, jest to Folwark zwierzęcy George'a Orwella w wersji ilustrowanej, powieść graficzna. Rzeczywiście, podoba mi się ta kreska, nie ma tutaj za dużo tekstu, więc będzie się na pewno czytała szybko. Jestem dosyć zadowolony, ponieważ ja lubię, kiedy klasyki są przekładane właśnie na formę graficzną. Zawsze to tak ułatwia moim zdaniem zebranie się do nich i fajnie, że Mikołaj to dla mnie wybrał. Ogólnie bardzo się cieszę i na pewno w przyszłym roku przeczytam. Chociaż bardziej chyba z tych klasyków, chyba można je nazwać wszystkie klasykami, które mamy w formie graficznej, chyba bardziej ciągnie mnie do Anny Frank. Ale Orwell też w porządku. Dzięki Mikołaj, a ja staram się już nie przedłużać, tylko idziemy do kolejnego dnia. Przychodzę 9 grudnia, żeby rozpakować komiks, który wybrał dla mnie Sławek. No jest ładnie zapakowany, dobrze ci to wyszło mi wczoraj. Ja się wczoraj z komiksem męczyłam. A jakoś miałem z nim problem, nie wiem. Ale wyszedł rzeczywiście nie najgorzej. Dobra, to bez przedłużania rozpakowuję. Okej, już nie chcę patrzeć za bardzo, co tam jest. O, już rozpakuję dokładnie, żebyście mogli zobaczyć. To jest Biały Ptak. Jest to komiks autora, tu mamy Cudownego Chłopaka. No, ja go kupiłem jakiś czas temu na promocji właśnie w Świecie Książki i od tamtego czasu tak leży na naszym regale nieprzeczytany, więc no cieszę się, że go będę miał okazję przeczytać w kolejnym roku. To będzie też taka po części motywacja. Tutaj pokażę taką ładną wklejkę, tylko kreskę, nie wiem, czy pokażę tak szybko. O, widać już, tak? Dobra. No, więc ja jestem zadowolony i na pewno będę czytał. 10 grudnia i 10 okienko z naszego książkowego kalendarza adwentowego. Tym razem jest to koperta, w której mam challenge do wykonania w przyszłym roku. Z poprzedniego byłem zadowolony tak średnio, mam nadzieję, że teraz po prostu trafił mi się lepszy. Okej, okay, odpakowuję. Dobra i już zaraz dowiemy się, co to jest. Skończ rozpoczętą serię. Ogólnie fajny challenge, taki też motywujący do czytania, niekoniecznie czegoś nowego, tylko tego, co już się zaczęło. Uważam, że to jest bardzo potrzebny challenge, który na pewno chętnie zrobię. Też nie uważam, że jest jakoś bardzo trudny do wykonania, ponieważ są serie, gdzie niewiele mi brakuje do skończenia i być może sięgnę po akurat jedną z tych serii, a może wybiorę sobie inną, którą po prostu będę czytał szybciej, żeby skończyć ją w przyszłym roku. Przechodzimy 11 grudnia. Będę rozpakowywał książkę, którą wybrała dla mnie Caroline z kanału Made by Caroline. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy. No to zawsze, jak zawsze to jest niespodzianka, więc no chyba już się nie mogę doczekać, więc po prostu ją rozpakuję i zobaczę, co mi wybrała. Szykuj się na ciężki szok. Tak? Mhm. Ja już dużo miałem szoków w tym otwieraniu kalendarza i od Helenki, i od Zuzy, więc może będzie kolejny do pary. Nie wiem, co to jest. O, wow. Ciężko rzucę. To jest chyba największy szok z wszystkich. Krąg. Matt Stenberg i Sara. Nie będę czytał nazwiska, ponieważ nie chcę pokaleczyć. Natomiast, no to ty ją kupiłeś tę serię, więc... Ale ja ją pierwszy przeczytam, wychodzi na to. Ja już kiedyś o niej słyszałam, tej serii właśnie też od Caroline. Powiedziałam Sławkowi, Sławek ją zamówił. Na pewno ją przeczytam. Jestem jej ogromnie ciekawy. Też fajnie, że pierwsza część nie jest taka długa. No te kolejne już są sporo grubsze, więc... Ale myślę, że podołam i ją przeczytam. Caroline ją sobie chwaliła, więc no ja jestem jej bardzo ciekawy. Jeszcze raz dziękuję za wybór i na pewno przeczytam w przyszłym roku. 12 dzień naszego książkowego kalendarza adwentowego. Dzisiaj dostanę książkę, którą wybrała dla mnie Caroline. Przyznam, że trochę się boję, ponieważ jakoś te książki chyba zawsze budzą większe emocje niż challenge, tak jakoś czuję. Nie mam jej zapakowanej dzisiaj w papier, dlatego że nie mieliśmy jej na regale. W przyszłym roku zobaczymy, może przeczytam w e-booku, jeśli znajdę na którejś z platform. Na Legimi jest. Albo po prostu sobie ją zakupię w papierze, jeśli będę chciał. Dlatego po prostu przeczytam tytuł, który jest schowany w tej kopercie. Okej, otwieram, już nie mogę doczekać. Mikołaj już dostał swoją książkę od Caroline i był w ciężkim szoku. Dobra, wyciągam. Ostatni mag, Lisa Maxwell. Przyznam się, że jestem zaskoczony, bo nie kojarzę tej książki i tutaj jest problem, bo... A dobra, dostałem od Mikołaja opis na Lubimy Czytać i tak okładkę.
Nadal niewiele mi to mówi. Po okładce wydaje się to być książka nieco starsza, trochę jak Uczeń Skrytobójcy, czyli już taka nie najnowsza fantastyka. Jestem już po przeczytaniu opisu. Muszę wam powiedzieć, że pierwsze słyszę o tej książce. Nie znam żadnych opinii, no ale skoro wybrała ją dla mnie Caroline, to no jej musiało się podobać i widocznie mnie również może zachwycić. Powiem wam, że jestem mega zaskoczony, ponieważ chyba jest to urban fantasy, ale jednak z dość mocnym naciskiem na fantasy, ponieważ mamy tu jakieś artefakty, zakony, podróże w czasie. Powiem wam tak, trochę żałuję, że te książki są na 2022, ponieważ tak mnie podkusiła po prostu, że nie wiem, czy nie przeczytałbym jej jeszcze w grudniu. Nie wiem, ta książka naprawdę odkryłem ją dopiero teraz, dzięki Caroline. Bardzo dziękuję za wybór, jestem mega zaskoczony i na pewno z dużą ciekawością przeczytam. Dopiero co skończyliśmy nagrywać wrap-up listopadowy, dlatego teraz jesteśmy tutaj razem w kadrze. I teraz przyszła kolej na otwieranie kalendarza naszego książkowo-adwentowego, można tak powiedzieć. Przechodzimy z kolejną kopertą, tym razem jest to challenge dla Mikołaja. Już zresztą kolejny z kolei challenge, który będziesz musiał wykonać już, w przyszłym roku. Tak, już coraz mniej ich zostało. No i ja jestem bardzo ciekawy, co mi się wylosowało. Na razie z tych, co dostałem, jestem bardzo zadowolony, więc... Właśnie, wszystkie koperty mamy zaklejone, więc tak. Nie można podglądać. Okej. Kurczę, jestem ciekawy, bo taki, no jakby każdy challenge, który losujesz ty, wiem, że już ja go nie dostanę, więc to też dla mnie jakiś wyznacznik. Mhm. Dobra, zobaczymy, co to jest. Teraz wam pokażę. Zacznij czytać książkę w dniu premiery. Uważam, że to jest dosyć ciekawe wyzwanie z naszej puli. Mi też się ono podoba, tak. Jestem zadowolony. Wybiorę sobie taką jedną premierę w 2022 roku, którą po prostu będzie na mnie najbardziej kusiła i jak tylko będzie miała swoją premierę, to albo sobie udam się do Empiku, albo może przedpremierowo uda mi się gdzieś ją zdobyć i po prostu ją przeczytam. No właśnie, ale nie jest to najłatwiejsze wyzwanie. Nie jest to najłatwiejsze wyzwanie, no bo jednak... No tak, ale dobrze, nie trzeba jej przeczytać dzień premiery, tylko zacząć. No tak. A poza tym właśnie mówię, jak coś kusi, to można tę książkę sobie właśnie zdobyć. Ale właśnie fajnie, że to będzie taka wyjątkowa książka, bo to będzie ta jedyna, której... No może nie, że jedyna, ale jedna z... No, rzadko coś się zaczyna w dzień premiery jakąś książkę, więc... Będzie taka być wyjątkową w przyszłym roku. Dzisiaj mieliśmy mega intensywny dzień. Oprócz montażu było jeszcze mnóstwo spraw do załatwienia, dlatego teraz przyda się coś na osłodę, na poprawę humoru. I w tej kopercie mam tytuł książki, którą wybrała dla mnie Zuza Książkomanka. Tylko Zuzę akurat poprosiliśmy, żeby książka, którą wybierze dla każdego z nas, również miała audiobook. Tak, żeby sobie, wiecie, ułatwić też. Chcieliśmy, żeby było różnorodnie i właśnie... Tej książki najprawdopodobniej będę słuchał w audiobooku. Okej, odpakowuję, bo już nie mogę doczekać. Dobra. Gdzie śpiewają raki? Delia Owens. Powiem wam, że jestem mega zaskoczony. Chociaż jakby się nad tym zastanowić, to może nie aż tak zaskoczony, bo wiem, że Zuzie Gdzie śpiewają raki bardzo się podobały. Dodatkowo już kiedyś wypatrzyłem, że książka ma audiobook. Po prostu ten tytuł nie jest do końca w naszym stylu. Nie do końca tak wpasowuje się w takie książki, po które chętnie z Mikołajem sięgamy, albo często. Natomiast widocznie Zuza chciała poszerzyć nasze horyzonty, nasze właśnie, no trochę wypchnąć nas poza strefę komfortu, co też jest potrzebne i czasem wymaga zachęcenia. Dlatego bardzo dziękuję. I na pewno przesłucham w przyszłym roku. Dzisiaj 15 grudnia, rano byłem u fryzjera, a teraz przyszedł czas, żeby rozpakować kopertę z numerem 15. W tej kopercie jest wypisany audiobook, który wybrała dla mnie Zuza Książkomanka. No już się nie mogę doczekać, więc bez zbędnego przedłużania otwieram. Okej. Okay. Gdzie śpiewają raki? Delia Owens. I co myślisz? To wygląda jak jakiś żart, ale hit. Ta sama książka, aż mi okulary zaparowały z wrażenia. Co nieźle nas Zuza urządziła. Naprawdę. Ja jestem zadowolony. Słowkowi wczoraj mówiłem po tym, jak rozpakował swój audiobook, że ja sam bym chętnie przeczytał ze względu, że ekranizacja ma wyjść, więc ja jestem mega zadowolony. I to będzie taka właśnie też fajna motywacja, żeby sięgnąć po ten audiobook. Nawet dzisiaj napisałem do Zuzy upewnić się, że to nie jest błąd. Ostro. Kolejny dzień, czyli 16 grudnia. Dzisiaj przychodzimy razem, ponieważ mamy dwie koperty na ten dzień, a w środku są zakładki, które dla każdego z nas wykonała Helenka. Tak, każdy ma inną, więc to jest też niespodzianka. My ich nie widzieliśmy.
No i ja już nie mogę doczekać. Te wcześniejsze zakładki, które Helenka robiła, zresztą mogliście je widzieć na kanale czy na Instagramie, no są przepiękne, więc poprosiliśmy właśnie, żeby zrobiła nam takie nowe, może bardziej świąteczne właśnie do kalendarza. Zresztą jest tak, że chętnie korzystamy z tych zakładek, które tworzy Helenka. Dawno ich nie robiła i właśnie cieszymy się, że specjalnie na okazję naszego kalendarza adwentowo-książkowego wróciła do robienia zakładek. To chyba bez zbędnego przedłużania zajrzymy, co jest w kopertach. Tak. Nie mogę rozpoznać. Dobra, ja otworzyłem. O wow! Ale super. Okej, to pokazujemy? Tak. Co to jest na twoje napisanie? Marvel. I zamiast A jest choinka. Ale ekstra. Ja mam taką w stylu Harry'ego Pottera, jest właśnie postać Harry'ego, choinka. I na górze zamiast gwiazdy, taki na czubku choinki, to są jakby kolory wszystkich domów. Jakie masz prędzej? Ja mam czerwony. To ja mam taki zielony. No właśnie fajne kolory świąteczne, właśnie taka czerwień, zieleń. Jakie to jest przepiękne z zakładki. Bardzo ładne. Bardzo dziękujemy, Helenko. Dzięki, na pewno będziemy z nich korzystać. Są w ogóle prześliczne, fajnie, że w takim świątecznym klimacie. Tak. I no idealnie się sprawdziły na ten dzień. I też fajnie, że każdy ma inny, zawsze są jakieś dodatkowe emocje, ale może będziemy coś wymieniać. Tak, a właśnie co do Marvela, to dlatego Helenka, myślę, dała mi Marvela, ponieważ właśnie mamy takie wieczorki, gdzie oglądamy różne filmy, tam Iron Mana, Spidermana, Avengers, więc super, że dopasowała też pod nasze wieczorki z Marvelem. 17 dzień grudnia to 17 koperta i tutaj będę miał do rozpakowania challenge, który będę musiał oczywiście wykonać w przyszłym roku. Już nie mogę doczekać. Challenge powoli zaczyna brakować, ponieważ każdy z nas ma mieć ich po 4, a to już jest mój trzeci. Zobaczymy, wyciągam. Przeczytaj książkę po raz drugi, czyli trzeba zrobić reread. Nie wiem, mam wrażenie, że Mikołajowi jakoś te challenge się trafiły fajniejsze. Nie wiem, ogólnie reread to jest coś ciekawego, ale wiem, że zawsze brakuje na to czasu. Jednak takie wyzwanie to może być wyzwanie, ponieważ wiadomo, zawsze chce się zacząć coś nowego albo jakąś nową serię. No a jednak reread, no trzeba na to poświęcić trochę czasu, co nie znaczy, że nie mam pomysłu na książkę, którą chciałbym powtórzyć. Bo jest ich sporo i może to będzie taka motywacja. Przed chwilą skończyliśmy nagrywać zakończenie do reading vloga z naszego maratonu. I teraz przejdziemy też rozpakować właśnie nasze paczki z naszym kalendarzem adwentowym, adwentowo-książkowym. To jest tak, że wczoraj, kiedy rozpoczął się maraton, tak naprawdę zajęliśmy się tym czytaniem i zapomnieliśmy rozpakować jakby jednej paczuszki. Ja zapomniałam, że rozpakować. Dlatego teraz po prostu to nadrobimy. Rozpakujemy z 18 grudnia i z 19 od razu. No to tak może zacznijmy od ciebie, bo to wczorajsza, ta twoja paczka jest zaległa. Okej, docnij moje pakowanie, ponieważ teraz jest prześliczne. Pokaż jeszcze wszystkim. No tak, wszystkie rożki są po prostu gładziutkie, idealne. No i to są książki, które wybraliśmy sobie nawzajem. Była taka zasada, a w sumie dwie. Po pierwsze, żeby książkę wybierać z regału, bo to zawsze jest fajnie, kiedy można jakąś książkę zapakować i właśnie otworzyć w takiej wersji fizycznej. Oraz druga zasada była taka, że musi ta książka mieć audiobook, żeby każdy z nas miał wybór, w jakiej formie chce poznać ten tytuł. No i przyznam, że tutaj sprawiło mi to mega problem. Miałem takie fajne pomysły, tyle książek chciałem ci dać. No ja też by było dużo łatwiej wybrać, gdybym nie musiał ten audiobook patrzeć, ale powiem ci, że jestem zadowolony. Ja tak generalnie też jestem zadowolony z tytułu, który ci wybrałem, ale myśląc sobie, jakie to mogły być książki, jak mi ograniczył ten audiobook, to trochę mniej. Ale zresztą zobaczysz, jestem ciekawy twojej reakcji. No dobra, to odpakowuję. O, może to chwilę zająć. Że nie chcę za bardzo patrzeć, jaki no właśnie, tytuł. Teraz się wyciągnij. Okej. Demon i Mroczna Toń Stuarta Tartona. To jest książka, której ja jakoś długo właśnie nie mogłem do niej zebrać, ale na pewno chciałbym ją przeczytać albo przesłuchać, no ponieważ Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle było po prostu genialną książką. No właśnie, tak samo bardzo lubię i byłem ciekawy, jak ten autor, jak napisze samą mu się drugą książkę i pomyślałem, że może dla nas wytestujesz. Na pewno ją przeczytam. To jest też taki właśnie kryminał, myślę, że mniej oryginalny niż Siedem Śmierci, ponieważ nie jest jakiś tam zapętlony. Dzieje się on na statku, więc to też może być coś ciekawego, takie, tak samo jest jak
taka zamknięta trochę przestrzeń. Tam mieliśmy posiadłość, tutaj mamy statek. Właśnie jest motyw tego demona, więc będzie na pewno jakiś wątek fantastyczny. Tak, ja na pewno będę ją czytał. Bo chyba myślę właśnie, że raczej posięgnę po nią w papierze. Też tutaj pokażę właśnie jest jakby projekt statku. Z taki przekrój statku. Tak, z pokojami. Także jest bardzo ładnie jest wydana. No, śliczna jest ta książka. Dlatego ja ją na pewno przeczytam i jestem bardzo zadowolony, że mi dałeś. No ale trzeba przyznać, że Tartum poprzednią książką bardzo wysoko ustawił poprzeczkę. Tak. No to w takim razie ja mam tą paczkę konkretnie już z 19, czyli z dzisiaj. I zobaczymy, jaką książkę wybrałeś dla mnie. Jestem bardzo ciekawy. Staram się nie obracać do tyłu, bo jednak... Tam są też. Teraz staram się w sumie nie patrzeć za bardzo. O, no dobra. Już poszło. Za zamkniętymi drzwiami BA Paris. No okej. Okay, musiałam ci to dać. Szczerze, mogłem się tego spodziewać po tym, jak teraz namiętnie słuchasz książek tej autorki. Nie spodziewałem się konkretnie ze zamkniętymi drzwiami, w ogóle przyznam, że tych książek się nie spodziewałem. Jest to dosyć oczywisty wybór i jestem dosyć szczęśliwy, raczej przesłucham jej w audiobooku. No i właśnie tak, to jest super pomysł, bo one są właśnie fajnie przeczytane. Właśnie, w którymś miesiącu, kiedy na przykład już skończę serię o Kormoranie Strajku, właśnie zachce mi się czegoś takiego, ja może nie jest kryminał, ale takiego bardziej thrillera, no... Okej, okay, spodziewałem się może trochę bardziej, nie wiem, fantastyki albo nawet młodzieżówki, bardziej niż tej książki. Albo też, że wybierzesz mi terapeutkę, bo powiedziałeś, że chyba bardziej bym się spodobała. Ale nie mam jej na regale. No tak, ale dobra. Ale to będzie dla ciebie taka motywacja, żeby... Zapoznać się z twórczością tej autorki. Jak tak ci spodoba, powinna ci spodobać, to terapeutka będzie już kolejna, no w kolejnej. No to będę zadowolony z wyboru, na pewno chętnie jej sobie przesłucham. Zostały 2 minuty do północy, więc w ostatniej chwili otwieramy kopertę z 20 grudnia. W niej jest jakiś challenge, który będę, wiadomo, musiał wykonać w przyszłym roku. No to już myślę, że otworzę i po prostu przeczytam, co się znajduje w kopercie. Twój ostatni challenge w kalendarzu. Tak, i przedostatni w całym tym kalendarzu. Okej. Okay. Przeczytaj książkę z jednym słowem w tytule. No to chyba to jest zrozumiałe jakby polecenie. Książka z jednym słowem w tytule. Na pewno jakąś znajdę, albo kupię, albo z naszego regału coś wybiorę. Ale to jest takie właśnie ciekawe zadanie. Kolejny dzień kalendarza. Tym razem rozpakuję książkę w wersji fizycznej. Jest to wybór Nicoli Dr. Book. Nicole poprosiliśmy, żeby wybrała dla nas coś z klasyki. Jak wiecie, nie mamy zbyt dużego doświadczenia w tym gatunku. Każdy z nas czytał tak zaledwie po parę książek. Więc to będzie jakby dobra okazja, żeby rozwinąć się czytelniczo. A ufamy wyborom Nicoli, ponieważ ona zna się na tym gatunku. Dlatego no, zawierzyliśmy, że wybierze nam coś fajnego, coś, co nam się spodoba. Coś, co warto przeczytać w miarę na początku. Okej. Okay. 21 dzień. I będzie to... Już chyba zerknąłem. Zaspoilerowałeś sobie. Trochę tak. Frankenstein, Mary Shelley. Powiem tak, jestem ogólnie, nie wiem czy zaskoczony, ponieważ jest to dosyć znany klasyk i taki raczej nieromantyczny. To i też byłem właśnie ciekawy, czy to raczej będzie romans klasyczny, czy raczej no, taki klasyk, który skupia się na innej tematyce. Ogólnie z Frankensteinem jestem zadowolony, ponieważ jest to bardzo znana książka, myślę, że warto ją poznać. Często też widać inspiracje tym dziełem, na przykład wśród innych twórców, zarówno książek, jak i generalnie można je znaleźć w popkulturze. Dlatego myślę, że warto się zapoznać z tym klasycznym dziełem, skoro jeszcze nie miałem okazji. Przechodzę 22 grudnia. Zbliżamy się do końca naszego kalendarza adwentowo-książkowego, ale teraz otworzę książkę, którą wybrała dla mnie Dr. Book. Jest to jakiś klasyk, jak już Sławek powiedział w poprzednim klipie. No, zobaczę, jestem bardzo ciekawy. No, już wyczułem, że to jest twarda oprawa, więc no trochę takich mamy na regale, nie jest to łatwo teraz odgadnąć. Dobra, żebym nie patrzył. Bo nie chcę sobie zdradzić. Okej. Okay. Rebeka. Ja jestem zachwycony tym wyborem. Miałem nawet podejście ostatnio do Rebeki, ale jakoś tak nie był czas na tą książkę, więc ją odłożyłem. Ale jestem mega szczęśliwy, że będę mógł ją przeczytać w 2022 roku. No, jest po prostu
Super wybór, bardzo, bardzo dziękuję. I w ogóle dziękuję właśnie, że zgodziła się wybrać nam książki w tym kalendarzu. A ja na pewno z dużą chęcią przeczytam. Już 23 grudnia ja przychodzę po dwóch odcinkach Emily w Paryżu, żeby otworzyć ostatni challenge w tym kalendarzu adwentowym. Już nie mogę się doczekać. Wiem co prawda, jaki to będzie challenge, ponieważ drogą eliminacji dowiedziałem się, co jest w kopercie. Natomiast wy musicie go poznać, no i zobaczymy. Na pewno go wykonam w przyszłym roku, zresztą jak już wszystkie challenge. Tak samo z chęcią przeczytam wszystkie książki, które dotychczas dostałem do przeczytania. Przeczytaj długą książkę, ponad 700 stron. Okej, to tutaj mamy napisany challenge. To jest tak, że dosyć kusiło mnie to wyzwanie, ponieważ jednak rozpoczęcie długiej książki to zawsze kojarzy się z rozpoczęciem takiej poważnej przygody i tak po cichu liczyłem, że może ten by mi się trafił. Zdecydowanie wolałem niż bardzo krótką książkę, poniżej 200 stron. Dlatego jestem zadowolony, na pewno wykonam. A was zapraszamy już do ostatniego dnia naszego kalendarza książkowego, czyli już do 24 grudnia. Przechodzimy już ostatniego dnia naszego kalendarza adwentowo-książkowego. Mamy dzisiaj 24 grudnia, jest Wigilia. No i pora na ostatnie rozpakowywanie. Tak, jesteśmy jeszcze przed południem, ale przygotowania do kolacji już trwają. No już nie możemy się doczekać. Zresztą z tyłu widzicie już część zapakowanych prezentów, ale to jeszcze nie wszystko. Ale już właśnie tak fajnie atmosferę czuć właśnie. No świąt już jakiś czas temu było czuć, ale teraz taką Wigilię już czuć, że to się zbliża. Tak, że od kilku dni mieliśmy taki dosyć zapracowany czas i naprawdę było sporo do zrobienia. Właśnie jeszcze wczoraj to pakowanie prezentów, sprzątanie w domu, ale nareszcie możemy w końcu właśnie tak poczuć się Wigilię i tak, no wiadomo, dzisiaj mam wrażenie, że szykowanie jadalni, strojenie stołu, nakrywanie do stołu, to już sama przyjemność. No to co, przyszła pora, żeby dać sobie nawzajem prezenty. No takie już świąteczne właśnie w ramach naszego kalendarza. Tak, bo jak zapewne wiecie, wszystkie książki, które na przykład wybraliśmy sobie nawzajem, czy to były komiksy, czy książki, czy na przykład książki od innych twórców, my nie kupowaliśmy tych książek fizycznie. Jeśli mieliśmy je na regale, to po prostu pakowaliśmy w papier, a jeśli nie, to zapisywaliśmy tytuł w kopertach. I po prostu tak. Tytuły w kopertach. I tak uznaliśmy właśnie, że na ten ostatni dzień postanowimy sobie kupić jakąś książkę i właśnie tak podarować, jak taki prezent. Tak, każdy z nas wybrał sobie po jakiś i... W sensie, no, każdemu wybrał, nawzajem wybrał. Tak, tak, ja wybrałam dla Mikołaja, on dla mnie. Nie wiemy, co to jest. Tak, i chcemy, żeby ten prezent nie był zobowiązujący, dlatego to są wyjątkowe książki i nie mamy ich obowiązku przeczytać w przyszłym roku. Tak, jeśli, wszystkie... tak, jeśli będziemy mieli ochotę, to możemy przeczytać, wiadomo, ale to nie jest takie, że... takie jakby wyzwanie. Tak jak wszystkie challenge'e albo książki, które mieliśmy, które widzieliście wcześniej w tym kalendarzu. Okej, każdy z nas uzbroił się już w książki, są zapakowane, no to w takim razie możemy się wymienić. Tak. W takim razie wesołych świąt. Dziękuję bardzo i tutaj wzajem. Co to jest? Dlaczego to jest takie wielkie? Nie macaj tego za dużo, bo jeszcze coś wyczujesz. O co chodzi? Później wytłumaczę. Mamy dwie 24, to co? Przepięknie zapakowane, z wyjątkowymi gwiazdkami. Tak, generalnie mam wrażenie, że po całym tym kalendarzu, nie wiem, przeszliśmy na poziom mistrzowski, jeśli chodzi o pakowanie książek. O, prawda. Trochę ich trzeba było zapakować. To się wyrobiło. Dobrze, że w zasadzie nie pokazujemy tyłów tych paczek, bo tam różnie się dzieje. No to co, zacznę rozpakowywać? Dobra, rozpakowuję. Ja żeby tak nie żeby nie zdradzić sobie. Ja nie znałem tej książki, którą dla ciebie wybrałem, a przyznam, że bardzo zaciekawiła mnie po opisie, więc jestem ciekawy, czy ty znasz i w ogóle co sądzisz, co będziesz jakby, no, kiedy już się dowiesz. Jakoś to zapakowałeś tak trudno. Dobra, mam z tyłu już zdarte. Okej. Okay. To jeszcze pokaż do kamery. Już to obejrzę. To jest seria, tak? Dwa tomy. Tak. Tu mamy pierwszy tom. Księga bezimiennej akuszerki Meg Ellison. To jest pierwszy tom. I drugi, Księga Elity. Tom drugi. Ale powiem ci, że jakieś mają intrygujące te okładki. Prawda? I w ogóle... Opowieść podręcznej w świecie post-apo. To już mnie kupuje.
No, powiem ci, jak ja przeczytałem sobie opis, bo myślałem, wow. Te książki zbierają opinie raz lepsze, raz gorsze, ale opis mają super i wiem, że ta seria chyba mamy jeszcze trzeci tom. Nie wiem, czy już został za granicą wydany, ewentualnie za granicą tak, a w Polsce jeszcze nie. Ale wiem, że ta druga książka, czyli Księga Elity, jest dosyć nowa, więc seria raczej nie jest porzucona. Myślę, że będzie wydana też, będzie wydany też kolejny tom w Polsce. Ale też nie jest za gruba, więc to też zawsze jakieś fajne. No, ja też może zrobimy tak, że jak już go spakujemy, to przeczytam sobie opisy, żeby móc może jakoś zareagować na nie, bo ja naprawdę... No właśnie, po prostu też myślę, że gdybyśmy teraz w emocjach mieli opowiedzieć sobie nawzajem, o czym są te książki, właśnie, to już byłoby takie wydukane. Bo ja w ogóle pierwszy raz na oczy widzę, więc... No to się cieszę, ale co, ogólnie zaskoczenie jest takie... Duże zaskoczenie, ale okładki są naprawdę takie... intrygujące, chętnie przeczytam właśnie opis. Pomyślałem, że od razu walnę dwie książki, bo były dosyć tanie, na jednej stronie znalazłem. Pomyślałem, że właśnie nie są grube, to może od razu wezmę z kontynuacją. No to w takim razie ja się zabieram za tę paczuchę. No, tak już coś czuję, no jednak trzymając w rękach, że tam jest więcej niż jedna książka. No dobra, rozpakowuj. Dobra. Postaram się trochę wyżej, żeby było na wizji. Jeszcze nie zaglądam, ale w ogóle ładnie są zapakowane te książki. No, ale to widzę. Wyciągam na razie pierwszą. Okej, okay, to jest Czarnoskrzydły, Znak Kruka, Księga Pierwsza, Ed MacDonald. Widzę, że tak samo zrobiliśmy. To jest taka fantastyka. Ja też w ogóle pierwszy raz zobaczyłem na stronie, na Świecie Książki chyba. No, to po prostu tak jakoś przeczytałem opis i tak mnie zaciekawiła, tak mnie podkusiła, więc pomyślałam, że kupię, ale też jej nigdy nie słyszałam. To jest taka fantastyka... Ale trochę zachodząca od science fiction, coś takiego, ale chyba bardziej fantastyka jednak. No tu mam jeszcze drugi tom Zew Kruka i mamy tutaj jeszcze... To nie tutaj, ten ostatni. Najgrubszy to jest trzeci. Upadek Wron. Powiem ci, jestem mega zadowolony, w ogóle te okładki mi się bardzo podobają. To jest właśnie fajnie jeszcze... twarda oprawa z Maga, właśnie pomyślałem, że tak... Ale to też... jest taka fantastyka, żeby nie powiedzieć w stylu Made by Caroline, bo właśnie ale taka... też mi się skojarzyła właśnie z Caroline. Fantastyka z Maga, niezbyt znana, nigdy nie słyszałem o tych książkach. Trochę starsza. Cóż, że nie napisałeś do Caroline, żeby się skonsultować projekt o prezent, to naprawdę. Będziesz miał okazję napisać po kalendarzu i zapytać się, czy czytała. Właśnie, bo generalnie jestem naprawdę ciekawy tej serii. Z chęcią sobie przeczytam opis, bo na razie jest duże zaskoczenie, ale już mi się podoba w ogóle. Ja uwielbiam mieć od razu całą serię na regale. Ale ona też była taka tania, takie były śmieszne ceny za te książki, więc pomyślałam, że no kupię całość, żeby już mieć na regale. Dobrze wiedzieć, że nie przepłaciłeś na mnie. No w ogóle. Nie kupiłbym aż tyle, gdyby były takie droższe. Ale, no, naprawdę, ale cena była korzystna, więc pomyślałam, że no po co nie brać. Ale twarda oprawa, ciekawe okładki, już nie mogę się doczekać opisu. Okej, okay, zapoznaliśmy się z opisami. To ja może sobie odłożę te książki na razie tutaj, te dwie. One są trochę ważne. Okej, to kto pierwszy mówi, co sądzi? No to mów. Dobra, to przede wszystkim rzuciło mi się w oczy, że po opisie seria wydaje się być w miarę high fantasy, a przynajmniej taką bardziej fantastyką dla dorosłych, chociaż główny bohater jest dosyć młody, ma 20 lat, więc jest tak na pograniczu właśnie nastolatka i dorosłego. Można powiedzieć, ale generalnie świat wydaje się być bardzo ciekawy, ponieważ mamy tutaj jakiś wykreowany świat, który jest zniszczony przez wojnę i długo po tej wojnie po świecie chodzą jakby takie straszne stwory, które jakaś maszyneria, czyli pewnie jakiś wynalazek utrzymuje w szachu i jakby no pilnuje porządku, żeby jednak te stwory nie podskakiwały, aż tu nagle zaczynają się wyrywać spod kontroli i właśnie ten główny bohater chyba, żeby temu zapobiec, musi odnaleźć pewną arystokratkę, która jest właśnie jakaś tam zamaskowana, coś takiego, a oni chyba się znają z przeszłości, czy jakoś tak, ona ma jakąś moc, która pozwoli powstrzymać te stwory. Czyli tak dosyć klasycznie, trochę ciekawie, ale jest jakby taki zalążek sci-fi tutaj. Jest, naprawdę takie maszyny. Taki jakby uczułem. Prawda. No tak, dobra, bo ostatnio... Nieważne. A to w takim razie... Nie, to ja myślę, że twoja książka mi ona od razu po opisie zaciekawiła. I jakoś tak, kiedy ją tylko przeczytałem, to jakoś pomyślałam, że to może być coś ciekawego, takiego trochę oryginalnego, ale jednak trochę klasycznego, więc pomyślałam, że kupię. Fajnie, że takie nieznane. Właśnie, tak. To było zaskoczenie. A co do tej książki, to ciężko mi zaraz przytoczyć opis, ponieważ jakoś przeczytałem, ale nie wiem, jakoś tak...
Nie, bo to jest jakiś taki świat, że jest taka gorączka, która zabija właśnie mężczyzn, kobiety i dzieci. I właśnie główna bohaterka, która jest pielęgniarką, ona przemierza świat, nie wiem, czy ona pomaga chyba tak, tym, co przetrwali? Tak, bo chyba mi się zdaje, że narodziny dziecka to jest tutaj taka wielka trudność, mm-hmm. generalnie bardzo trudno jest urodzić dziecko. I ona pomaga. I to jest tak, że właśnie tutaj jakby mężczyźni łapią kobiety, tak jakby handlują nimi, więżą, tak coś takiego. A, i dobra, już wiem, co mam powiedzieć. I główna bohaterka przebiera się za mężczyznę, żeby nie dać się złapać. O, tak to miałem powiedzieć. Właśnie. Tak, i przymierza ten świat, żeby tak pomagać innym kobietom. Tak, i kobietom. Ukrywa się jako mężczyzna, ponieważ wtedy będzie bezpieczniejsza. Wiesz co, zapoznaliśmy się z tymi opisami, a i tak mam wrażenie, że były wydukane. Ale... No to znaczy, ja przeczytałem, zareagowałem tak w myślach sobie, że o, fajny, fajny, ale żeby tak opowiedzieć, teraz to już wszystko zapomniałem. Nie, ale ogólnie bardzo fajne książki. Tak. Ja tak i tak czuję, że sięgniemy w przyszłym roku, że nie będziemy czekać do 2023. Powiem ci, że właśnie ta twoja już mi podkusiła tak na dzień dobry, żeby ją przeczytać, więc... Ale ta jest też mnie kusi, więc to będzie wybór po prostu. Też jest tyle innych książek do wyboru. No ale... tak, wiadomo, że to nie można wszystkiego naraz czytać. No tak samo dzisiaj doszła jeszcze jedna bardzo mocna konkurentka do tej puli książek na przyszły rok, ponieważ WeNidia właśnie dzisiaj, 24, ogłosiło, że wznawia w Polsce Dotyk Julii, czyli Shatter Me serię. Generalnie jesteśmy mega szczęśliwi, ponieważ, no wiadomo, ona była wydawana w Polsce, ale została przerwana. Bardzo i fajnie, i teraz mamy też dosyć wydane wszystkie tomy, tam właśnie. Jest chyba ich 6, czy... Nie wiem, ile jest głównych tomów, ale są jeszcze nowelki. Ja też nie wiem. I generalnie WeNidia ma wydać wszystko. Super wiadomość. No i też po opisie ona jest taka ciekawa. Tak, ja tak nie wiem, czy ja kiedyś w ogóle czytałem opis, ewentualnie dzisiaj tak sobie po prostu go odświeżyłem, ale jakoś wydawał mi się mega, mega ciekawy. To ja właśnie kiedyś czytałem, ale ten WeNidia tak jakoś opisało te książki, że jakoś tak ciekawie niż były wtedy, więc... No na pewno obaj wyczekujemy tej premiery. No też to generalnie jest tyle w tym kalendarzu adwentowym. Powiedziałbym, że nagrywanie tak na szybko reakcji nie jest wcale takie łatwe, żeby na tyle książek, na tyle wyzwań, które odkrywaliśmy w trakcie, zareagować. Dlatego te nasze reakcje mogą być raz bardziej, raz mniej merytoryczne, ale ja nam bawiłem się naprawdę super. Oj tak, i kiedy przychodził właśnie mój dzień, to ja po prostu już nie mogłem się doczekać, co otworzę. Czy to była książka, czy wyzwanie, to wszystko jakby było... No fajne emocje wzbudzało. Czy zakładki, przepiękne. Oj tak, przepiękne. Generalnie był to miesiąc pełen niespodzianek. No i co, myślisz, że w przyszłym roku też jakąś akcję wymyślimy na grudzień? Ja bym chciał, szczerze mówiąc. Wy też napiszcie, czy chcielibyście coś takiego w przyszłym roku. Niekoniecznie też w takiej formie, może uda nam coś innego wymyślić, ale... Ale myślę, jaki kalendarz właśnie przez cały grudzień to jest coś fajnego. Właśnie, dajcie znać, jak wam się taki pomysł spodobał, ponieważ, no mówię, my się bawiliśmy bardzo dobrze. Myślę, że taka forma będzie odpowiednia, kiedy skumulujemy wszystkie te urywki w jeden taki porządny odcinek, który pewnie jakoś widzicie, nie wiem, w drugi dzień świąt? No, coś koło tego. Jeszcze musimy go, wiadomo, zmontować, ale nie chcemy też zajmować się YouTube'em przez całe święta. Chcemy mieć czas, wiadomo, dla rodziny, trochę dla siebie i tak dalej. Tak, a za ten odcinek wam bardzo dziękujemy za to, że obejrzeliście do końca. Zapraszamy was na naszego Instagrama, nazwa wyświetli się na ekranie. Zapraszamy na konta na Goodreads i lubimy czytać, a wszystkie linki dostaniecie w opisie tego filmu. Tak, zachęcamy do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będzie nam bardzo miło. Zostawcie również łapkę. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!